trener, że mieliście w taki mały falstart, ale widzę, że wszystko wraca na właściwe tory, jeśli chodzi o Ostrowie. No tak, falstart może tak nazwać, to było takie zderzenie z tą czwartą ligą. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że... Znaczy przestrzegaliśmy się, że może to tak wyglądać, że gdzieś tutaj drużyny nie będą chciały grać w piłkę, tylko gdzieś nam przeszkadzać. Tak na początku było. No i już mam nadzieję, że tego meczu z Słupcą wszystko się już poukładało i już wiemy, jak mamy tu grać, z jakim zaangażowaniem, żeby spełnić nasze marzenia. Trenerze, chyba, myślę, wszystko wróciło na właściwy tor, zwłaszcza po meczu we wrześniu, bo to był taki bardzo prestiżowy mecz dla Was. Ja wiem, no tam to mecz u siebie, no z liderem gryźliśmy tam trawę, tak trzeba powiedzieć, od początku do 94 minuty. Dlatego też nie wiem, czy to był przełomowy. Mi się wydaje, że przełom to był właśnie być może ten dzwon taki, który dostaliśmy ze Ślesinem, że halo, nie tak to miało wyglądać. Musimy się zmusić do lepszej gry, lepszego, większego zaangażowania. Tutaj dużo się jeszcze może wydarzyć w tej czwartej lidze, bo jest trochę zespołów, które będą na pewno aspirowały do gry w trzeciej lidze, przynajmniej do wygrania tej ligi. No oczywiście, tutaj nie jesteśmy jakimś tam... Mamy marzenie, żeby oczywiście wygrać tą ligę i chcielibyśmy je spełniać, ale pewnie tak samo jak my myślą jeszcze pewnie 3-4 zespoły, tak? Czy Września, Kościan, ja cały czas przecież wiadomo, że jest silna i Centra, także... Oczywiście tak mówisz, jest kilka zespołów, które gdzieś będą o ten cel walczyły.